Was, moi drodzy majsterkowicze, dzisiaj będziemy sobie robić ozdoby świąteczne. Żeby je wykonać, będziemy potrzebowali kartkę papieru, farbki, nożyczki, ołówek, papier ścierny. Kto ma, to oczywiście wypalarka do drzewa i jeszcze jedno urządzenie, które będzie nam pomocne, ale to później. Żeby wykonać nasze ozdoby, musimy sobie zrobić najpierw szablon. Ja Wam proponuję króliczka i koszyk z pisankami. Do zrobienia szablonu króliczka wykorzystałem zwykły słoik. Pamiętajcie, żeby to nie robić na środku kartki, tylko jak najbardziej z brzegu. Odrysowałem sobie spód słoika i już mam buźkę. Dorysowałem. Uszy. I jak potraficie, narysujcie. Nosek w kształcie trójkącika. Oczywiście z nosem. Żeby zrobić koszyczek z pisankami, wystarczy nam zwykłe jajko, które po prostu odrysowujemy w różnych pozycjach. Dorysowujemy kawałek koszyczka i to potem wszystko ładnie, jak to podrobimy, to nam wyjdą nasze własne pisanki. Pamiętajcie, że koszyk musi być widoczny, a te elementy tylko pogrubione sobie potem będziemy przerysować. Podejrzewam, że tak. Potem oczywiście wycinamy przy pomocy nożyczek. Jeżeli ktoś będzie miał kłopot, to może się poradzić starszego rodzeństwa bądź rodziców. Zawsze mamy mogą pomóc. Jeżeli już mamy taki szablon wycięty, to przenosimy go na ten element, który będziemy tworzyć. Na kawałek kartonu bądź na kawałek deski. Ja już to sobie pomogłem troszeczkę, więc ten szablon przykładamy i normalnie ołówkiem odrysowujemy. Powstaje nam taki element i to samo robimy sobie na kartoniku. Ja tu mam już na przykład odrysowane do naszego zajączka i sprawa jest prosta. Jeżeli mamy kartonik, to wycinamy sobie to nożyczkami i już mamy gotowy element. A jeżeli chodzi o drzewo, no to niestety musicie poprosić albo tatę, dziadka bądź jakąś inną osobę dorosłą, która ewentualnie ma takie urządzenie jak wyżynarka. I przy pomocy tego urządzenia ja sobie wyciąłem element, który będziemy robić z drzewa. Czyli jeżeli ktoś nie ma drzewa, nie ma wypalarki, wszystko możemy sobie zrobić z kartoniku. Jak już mamy te elementy powycinane, to możemy się zabrać do ich przyozdabiania. Przy pomocy farbek nasze króliczki możemy pomalować, jakie nam się, co nam wyobraźnia da. Malujemy farbkami, tak samo malujemy koszyczki. Pamiętajcie, koszyczek jest stronny, więc
drugiej strony też wypachowują się. Tak samo z króliczkami, nie muszą być takie same, mogą być całkiem inne. Kto ma wypalarkę, może sobie ten element drewniany wypalić. Końcowy efekt może wyglądać na przykład tak. Jeżeli mamy wypalankę, no to ona jest już gotowa, możemy sobie ją podstawić i dobrze nam to wygląda. Jeżeli nie mamy wypalanki, nic strasznego, przecież mamy farbki. Mamy też na kawałek drewna wycięty nasz koszyczek, pomalowany, wiadomo, z dwóch stron i też możemy go gdzieś sobie postawić, tak? Wracając do naszych kartonowych ozdób, to nam jest potrzebne coś, co będzie nam to trzymało w powietrzu. Posłużymy się kawałkami listewki, można do tego wykorzystać szpulce do szaszłyków drewniane. Jeżeli ich nie macie, kawałek drewnianka sobie lekko szprobacz i oczywiście co? Zawsze trzeba oszacować, żeby nie było ostrych haków. W tekturze mamy takie szczelinki. W te szczelinki wkładamy nasz zaostrzony koniec patyczka i mamy gotowy. Króliczek możemy go zamocnić. To samo zrobimy z naszym koszyczkiem z pisankami i również możemy go w jakiejś tam doniczce umieścić, żeby ta ozdoba się pojawiła w naszym domu. Jeszcze jeden króliczek. Wydaje mi się, że jest to proste do zrobienia, dacie sobie radę. Życzę Wam wesołych świąt, wspaniałej dobrej pracy i do widzenia.